Siemaneczko, z tej strony Mattim. Dzisiaj otrzymaliśmy paczkę od firmy Boatman. Zrobimy tak jakby unboxing. Łódka zanętowa Boatman, jest to łódka zdalnie sterowana. W pakiecie z paczką dostajemy ściereczkę. Samą łódkę, tutaj jeszcze ściereczka. Samą łódkę, jest to Boatman Aktor. I pilot do sterowania. Ładowarkę, tak. Ładowarki dostajemy, zapasowe śmigła. Wiertła. Chcieliśmy ją wam zaprezentować, może trochę o niej opowiemy teraz. Specyfikacje i tak dalej. Łódka zanętowa Boatman zawiera baterię 7,4 W, 5 Ah, jest ona umiejscowiona w tym miejscu, co daje nam długość pracy około 2,5 godziny, a jej czas ładowania wynosi około 5 godzin. Łódka zawiera dwie komory, środkową i tylną, ładowności 500 gram i kilogram, 500 tylna, przednia kilogram. Komory otwieramy za pomocą przycisku na pilocie. Łódka nie jest ciężka, waży tylko 2 kg, więc dłuższe przeprawy z tą łódką nie są żadnym problemem. Można z nią chodzić, nie jest ciężka. Jej zasięg wynosi 500 metrów, więc dostępność do miejsc też nie jest dla nas problemem. No i system napędowy łódki zanętowej Boatman jest tak skonstruowany, że wytwarza jak najmniej hałasu, aby nie poczuć nam ryb. Łódka jest tak skonstruowana, aby jej czyszczenie oraz konserwacja przebiegała sprawnie, szybko, nie były skomplikowane. Jest to bardzo ciekawa łódka, którą możemy nabyć z niedużym budżetem cenowym. Firma Boatman ma także w swojej ofercie wiele łodzi, także większych gabarytów i z echosondami. Można też łódkę rozbudowywać. Na przykład Aktora, ale to w ostatnich też filmikach. Tu jest bodajże karpcom.pl, tam znajdziecie wszystkie specyfikacje, wszystkie łódki i resztę takich rzeczy do potrzebnych, do tam, wiadomo, do kupna czy tak dalej. To wszystko też jest w opisie, także można śmiało zaglądać, czytać. Łatwe w wymianie. I my też jest naprawdę prosta w obsłudze. I tak naprawdę fajnie się nią pomaga. Tak jak mówiliśmy, będziemy mówić, że dla kogoś, kto nie ma za dużo pieniędzy i początkuje tak naprawdę z początkującym krepiarzem, to ta łódka Boatman, która jest naprawdę idealna, bardzo dobrym wyborem, nie wiadomo. Fala, naprawdę, pływaliśmy już nawet na dużej fali nią, teraz na zasiadce. I no, łódka się sprawuje naprawdę, no, fala jej nie przewróciła. Wiadomo, nie jest jakichś dużych gabarytów, troszkę ściągało ją, ale no, to każdą łódkę. Ale naprawdę daje sobie radę nawet w trudnych warunkach, jak na taką małą łódź, było fajne. No co, no to teraz zapraszamy was na film z zasiadki, rzut versus wywózka, w której ja wywoziłem zestawy tą łódką, do mnie ich rzucał. Możecie zobaczyć, jak to wygląda już w praniu, że tak powiem. Także zapraszamy. To witamy, jesteśmy na szmaragdowym stawie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, film rzut versus wywózka. Jesteśmy na spotkaniu klubowym pierwszym chyba firmy Spacebites i będziemy tutaj realizować taki filmik rzut versus wywózka w związku z testami łódki zanętowej Boatman. Aktor Dominik będzie łowił rzutowo, już wędki są w wodzie. Trochę nam to czasu zajęło, padał deszcz. Ciężko było w deszcz się rozkładać, namioty, wszystko. No. Jakoś daliśmy radę. Anomalia pogodowa, bo było wszystko, grad był wszystko. Później po deszczu wszystko ogarnialiśmy z powrotem, wyciągaliśmy z namiotu, bo wszystko mokre było. Zaczęliśmy robić zestawy. Ja pierwszą wędkę rzuciłem Pineapple Sweet Corn. To chyba nawet widać chyba. Około 40 metrów. Drugą wędkę Squidem z pombem spombowałem. Na 50 metr około. Do tego poleciał squid, no spomba. No i ogólnie skarpie spławiały się właśnie. Naprawdę, jest, mamy, jeśli to w sumie jest jedynka, to jest, my jesteśmy na stanowisku numer 2 na szmaragdowym stawie i no podobno kilka fajnych rybek są było wyciągnięte, także te chłopaki balują już na drugim brzegu, zaraz do nich dołączamy. Zaraz do nich dołączamy pewnie. Pierwszy dzień trzeba się zintegrować. Wszyscy się poznają. Ja wywoziłem na około 80-100 metr, także też nie tak dosyć daleko. No ogólnie ryby, jedynka, dwójka u nas się spławiają.
w jedynce wszystko blisko brzegu jest. Tak. Dobra, jesteśmy od czwartku tak naprawdę do niedzieli, więc będzie trochę materiału. Postaramy się wszystko pokazać, jak to wygląda tutaj. I trochę może właśnie tego rzut versus wózka, co lepsze, co akurat dobrze podziała, jak to robić, może trochę też... Rzut na pewno ciszej, nie? Położyć rzut, można zostawić. Tak, no bo rzucisz, no... Tylko, że i tak mamy wspólne stanowisko, także czy ciszej, czy ciszej, bo i tak ja tak, jadę łódką. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rzut versus wózka, zobaczymy. Powodzenia, Dominik. Przegrany stawia browara, albo nawet 5, także jest o co walczyć. O, tak. To widzimy się w klipach następnych, zobaczymy, co się będzie działo, to się będzie wiadomo się odzywać. Pierwszy zestaw poleci Pineapple Sweet Corn PVC, blisko zestaw i podnęcę troszkę kobrą, a drugi zestaw będzie znęcony z bombem i poleci Ronnie Rick. Piąta rano, przywozimy zestawy. W nocy nic się nie działo, także próbujemy od rana.
I łódeczka wraca. Dominik, opowiedz nam wszystkim, czemu ani rzut, ani wywózka nie dają efektów, jest sobota rano. Dwie doby. Jest ciężkie łowisko. Wchodzą pojedyncze ryby. Na całym łowisku 10 par po dwie osoby, po dwie kije. Po dwa kije, przepraszam. Ile? 4 lub 5 rybek? Przez dwie doby. Spławy są naprawdę mega fajne. Spróbuję wam coś nagrać. Przewiozłem zestawy po 24 godzinach. Zmieniłem przypony, zmieniłem kulki, zmieniłem taktykę. Na jednym mam dwie pojedyncze zanętowe dwudziestki. Na drugim bałwanek. Będziemy działać. Ja na razie nie przerzucam zestawów. Nie ma sensu przerzucać teraz rano. Przerzucę sobie tak o 12. Bo kiedy przerzucałeś, Dominik, powiedz wszystkim? Co? Kiedy przerzucałeś w piątek? Jedną wędkę wczoraj przerzucałem o 16. I tu z problemami, bo wiało strasznie. A drugą wędkę przerzuciłem dopiero, nie wiem, która była 10 czy 10 wieczorem. Jak się troszkę wiatr uspokoił na 10 minut, szybko stąd i rzucałem, bo się nie dało, tak wiało wczoraj. No i co, ogólnie łódkę zanętową Boatman, szczególnie która możemy polecić w sumie karpiarzom, którzy nie mają zaplecza finansowego, bo już za 1000 zł możemy dostać bardzo fajną łódkę, która sprawdza się i zasięgowo, i na fali. Wczoraj wywoziłem na fali, szła jak przecinek, jak to mówił. No fala wczoraj była naprawdę duża. Łódka sobie dawała radę, nie jest jakaś duża, potężna. Zresztą było chyba wczoraj nawet nagrane to, ale nie jestem pewny, kurde. Pierwsze testy na wodzie tak naprawdę. Szmaragdowy staw, nie boimy się zapłacić frycowego. Jeśli będzie trzeba, powtórzymy rzut versus wywózka. Ale nie tracimy nadziei. Mamy jeszcze całą... Ja się nie poddam, rzut musi wygrać. Mamy jeszcze całą dobę tak naprawdę. Na razie piękne lustro wody. Dominik może nagra gimbalem, jakiś spław spróbuje uwiecznić. Naprawdę spławy są przepiękne. Szkoda tylko, że spławy są, a ryb nadal nie ma. Dobra. To się odezwiem, jak Dominik będzie przerzucał swoje kije. Nagrałem wam trochę, jak ja wywożę zestawy, jak ja to robię, gdzie wywożę, co i jak. A teraz trochę o Dominiku. Dominik sobie rzuca, właśnie spombuje sobie miejscówkę. Proszę państwa, i pach, poszło. Tylko żebyś w maje nie wjechał, nie? Patrz tam. Dominik, czym nęcisz? Czekaj, pokażę, ja tutaj cię przybliżę. Co tam masz w ręku, Dominik? Pokaż. Pokaż. Przy wiadrze najlepiej. Jak na razie rzut, wywózka 0-0. Nie zapowiada się niestety na zmiany, tak jak mówiliśmy. Dokładnie godzina do końca zasiadeczki. Także jeszcze się może wiele zdarzyć.
Dominik rzuca świeżytkie zestawy, zaraz karpiszonki mu wejdą na skudzika i pokaż Dominik, co tam masz, czekaj. Ja mam wolne już, to jest plus wywózki. No zobacz, nie pokażę, no menda. I tylko słuchać pach i pach. Nie ma to jak wywózka, nie? Łódź zanętowa, boatman na wodę i rura, i ile? 5 minut i mam spokój. Ty się namachasz, namachasz, a i tak nie złowisz. Ja nie jestem gruby. Pokaż Dominik tylko w słombie, co masz. Jest nam wiadro przybliżenie. O, proszę bardzo, czekaj. O, jak się leje z nich. Z kwidzonym krylem i wszystko. Słuchajcie, Dominik śmierdzi, to i na śmierdząco łowi. Zestaw to jest Squid Popek na Roni Rigu, nie wiem, wyostrzyło się. Tak, powinno być. Czekaj. O, tak to wygląda. Z ciężarką setką na zestawie helikopterowym. Dominik będzie rzucał, myśli, że z tego coś będzie. Dominik, wierzymy w ciebie. Znaczy, ja trochę, bo musimy kurwa rywalizować. Na szali jest piwo, kurwa, do wygrania. Tylko trawy nie ściągnij całej, kurwa, haczykiem. Jaki... Dominik powiedział, że jestem 5UC, czy chciałem dać gruby zestaw. Co tam masz na tym zestawie? Prędzej łowiłem. Próbowałem i bałwanki różne. Mogę spróbować coś grubego założyć. I zakładałem coś takiego. O, ładnie. To jest kukurydza. Sztuczna. Sztuczna oczywiście, tak. Dumbbells, strawberry, chłopek strawberry i kulka tonąca strawberry 20. I co? Na razie jest nic. Kombinujemy mecha, wszystko już skombinowaliśmy naprawdę. I zrzutu, żeby cicho było, przecież i łódeczką, i tonące, i bałwanki, i popki, roni rigi, nie roni rigi, daleko, blisko, głęboko, płytko, no chyba wszystko już było. No ja niestety nie biorę. Ogólnie dzisiaj tylko padła 20, tak? W nocy 22, na 8 chyba. No, to już tak ładnie. To jest naprzeciwko nas, i oni już dwie ryby wyciągnęli. No. Stanowisko naprzeciwko. Łowią tak jakby, my łowimy z jednej strony do markera, a no, no tak, no, tak można powiedzieć, do połowy, oni do połowy, my działamy. To mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. Your breasts on my body, babe, let me tell you something. I'm
nasza siatka dobiegła końca. No co? Prawdopodobnie zjedziemy o pustynki i już się składamy, jak widać. Ma padać o 10. Z godzinkę jeszcze będziemy wędki w wodzie, to zapakujemy gratów. Będziemy zawijać, wszyscy sobie tak naprawdę już zwijają. Już połowa odjechała. No ma padać, nie? Nikt nie chce się w deszcz składać. Spotkanie klubu jak najbardziej w porządku. Łódka zanętowa Boltman też jest wytestowana. Pierwsze koty za płoty. Niestety. Łowisko ciężkie. Bardzo ciężkie, bardzo. Z tego co połowili na tamtym brzegu, będą też inne ryby pokazane. Połowili. No to widzieli. Jest cztery, tak, na jednym stanowisku. Cztery, powyżej, no. Ile tam? 10, 11, 12? Największa ponad 21 albo 22. To tak ładna już, ale to niestety nie byliśmy. Z naszej strony na całym brzegu tylko dwie ryby. Dwie czy trzy? Nie pamiętam. No, może coś takiego. No, słabo, nie? Jakby barierę miały na środku, jak chłopaki mówili. No my prawdopodobnie o suchym kiju zjedziemy. Bo ja rzucałem Marek tego, nie udało się. Na pewno zrobimy jeszcze jeden film, bo trzeba to rozstrzygnąć, trzeba kto wygra te piwka. No to trzeba, no. Jest okazja, żeby pojechać. Motywacja. No właśnie. Nie, tylko my wracamy o suchym kiju, także nie jesteśmy... Na pewno to nagramy. Nie jesteśmy przegrani w sumie. Szkoda, że jechaliśmy tyle kilometrów i się nie udało, ale na pewno nie odpuścimy tej wody, jeszcze tu wrócimy i pokażemy. Najważniejsze spotkanie klubu, pozdrawiam wszystkich chłopaków, wszystkimi się zapoznaliśmy. Tak jest. Co nieco wypiliśmy, wiadomo. Fajnie było. No i co? Mam nadzieję, że wszyscy się jeszcze zobaczymy. Tak. Cieszę się z tego, co jest, no co? Rybki zobaczyliśmy mimo wszystko. Lecimy się pakować i widzimy się w następnym filmie. Na razie. Na razie.